Cześć, Jarek Łuczek, firma Bart Wrocław. Dziś specjalny Jaguar XF. Parowóz, bo wozi pary do ślubu. Wozi z 3-litrowym kompresorowo doładowanym silnikiem. Oczywiście z instalacją gazową od dzisiaj zamontowaną u nas. Chcecie zobaczyć jak zamontowaną i jaką instalacją? Zapraszam do oglądania. Chcecie pojechać białym Jaguarem do ślubu na gazie? Macie numer telefonu do naszego klienta, który może Was zawieźć. Każdy dzień tygodnia trochę będziecie musieli zapłacić, ale na pewno mniej niż gdyby jeździł na benzynie, bo oczywiście teraz będzie jeździł taniej na gazie. 3 litry kompresor, bardzo popularny silnik między 2012 a 2018 rokiem w bardzo wielu samochodach grupy Jaguar Land Rover. Prezentowaliśmy Wam już F-Pace'a, Discovery, i jeszcze chyba coś było z tym silnikiem, nie pamiętam, F-Pace, Discovery i dzisiaj mamy XF-a. 250 kW, czyli 340 koni z prawiliniowym momentem obrotowym, który jak już złapie, to po prostu idzie jak elektryk. Prawie jak elektryk, ale myślę, że teraz będzie drożej, taniej niż elektryk, ponieważ prąd idzie cały czas do góry, a gaz póki co poszedł do góry, ale już więcej na razie nie drożeje. I jak w końcu Wam opublikuję filmik z porównaniem Tesli i X6, Tesla oczywiście elektryczna, X6 na gazie, to dowiecie się, że naprawdę na gazie jest taniej. Tutaj zamontowaliśmy instalację gazową KME Nevo Skydirect, której praktycznie nie widać. Zresztą prawie jak w prawie każdej naszej realizacji. No bo co, nawet osłony nie ma i widzicie coś tutaj czy nie? Bo ja nie. Jedyne co widać to złącza diagnostyczne, do których podłączamy się podczas programowania i podczas serwisów. Reszta wszystko jest pochowane. Reduktor gdzieś tam w dole, a właściwie dwa reduktory. Wtryskiwacze gdzieś tam schowane. Sterowniki gdzieś tutaj pod osłoną. Jedyne co widać to, tak jak mówię, złącze diagnostyczne i nawet filtrów nie widać. To wcale nie jest zbyt dobrym prognostykiem dla tych, którzy będą go serwisować. Jeżeli klient będzie z Bełchatowa przyjeżdżał do nas, to mamy trochę przerąbane, ale jeżeli będzie ktoś to robił w jego okolicy, to też będzie miał kłopot, żeby te filtry wymienić, ale nie wszystko da się zrobić tak, jakby się chciało i czasami musimy te filtry poupychać tak, żeby ich nie było widać i żeby były funkcjonalne, a trudniej było je ewentualnie przeserwisować. Ale do rzeczy, po co założona instalacja gazowa? Po to, że samochód palił między 10 a 15 litrów benzyny. 10 litrów to jest 70 zł na 100 km, 15 to jest ponad 100 zł za każde 100 km. Teraz szacujemy, że będzie palił między 11 a 17 litrów gazu plus 1 do 3 litrów benzyny, w zależności od tego, w jakim trybie auto będzie jeździło i jakie będą temperatury na zewnątrz, bo oczywiście od tego zależy, czy silnik będzie się przełączał szybciej, czy wolniej z zasilania benzynowego na zasilanie gazowe. Jak Wam się podoba taki Jaguar? Jeżeli ok, to kciuk w górę. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego Jaguara, zapraszam na naszą stronę internetową, do której link macie tutaj na dole, a tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego Jaguara bądź do takiego Nissana, chociaż ten Nissan niekoniecznie dobrze będzie się sprawował na gazie w długim przedziale czasu, ponieważ tam są mechanicznie regulowane luzy zaworowe i te luzy zaworowe dość szybko się wykasowują przy szybkiej jeździe. Tutaj zdaje się, że jest hydraulika i nie musimy się tym martwić, natomiast musimy się martwić rozrządem, bo każde 200 tysięcy kilometrów to jest konieczność wymiany rozrządu, a pompa wody mniej więcej co 100 tysięcy kilometrów. Także jeżdżąc Jaguarem, czy 3-litrowym, czy 5-litrowym, musicie się z tymi kosztami zawsze liczyć. Ale jeżdżąc na gazie, będzie Was stać na każdą naprawę. Zapraszam do środka, bo tam jest naprawdę ładnie. Biały Jaguar, panna młoda na biało ubrana, no i wnętrze też musi być białe, prawda? Jak Wam się podoba taki jasno-kremowy wystrój wnętrza? Dla mnie może być. Tym bardziej, że przez te prawie 10 lat, kiedy ten samochód jeździ, to ta skóra nawet się tak bardzo nie postarzała. Tu Jaguar użył dosyć dobrego gatunku materiałów i nie zużyło się to. Wnętrze też bardzo ładnie zachowane, kierownica, deska rozdzielcza, wszystko prawie jak nieużywane. Odpalamy. Dość charakterystyczny dźwięk silnika z kompresorem. Stara, trochę archaiczna deska rozdzielcza, ale charakterystyczne kratki w lotu powietrza. Jak tylko włączymy jakąś wentylację,
To zobaczcie, jak się ładnie otwierają, prawie jak w Star Treku. Deska rozdzielcza też troszkę archaiczna, ale przełącznik benzyna-gaz jak najbardziej nowoczesny firmy KME. Musimy wyłączyć wentylację, żeby nam tutaj nie dmuchała i nie zakłócała dźwięku. Przełącznik, jak widzicie, w tej chwili pokazuje nam pełne napełnienie, pełny zbiornik gazu. Po prawej stronie te tęczowe diody pokazują nam, że mamy pełny zbiornik gazu, który zamontowaliśmy w miejscu koła zapasowego. Elektrycznie otwierana klapa bagażnika ukazuje nam całkiem sporych rozmiarów, całkiem dużej pojemności bagażnik, a tutaj całkiem spory zbiornik na gaz, bo pojemności 80 litrów. Można do niego zatankować około 65 litrów gazu. Na ile można na tym przejechać? Liczę, że średnio jeżdżąc, tak nie oszczędzając, to będzie palił około 13 litrów gazu, czyli można przejechać jakieś 500 kilometrów. Dużo? Chyba bardzo dużo, bo w tej chwili 500 kilometrów to jest prawie, że Polska w poprzek, a stacji przez te 500 kilometrów spotkamy kilkadziesiąt i będziemy mogli sobie zatankować po 3 złote z haczykiem, a nie po 5 do tego koreczka. Tutaj tankujemy za 3,50, tutaj tankujemy za 7. Jak wy wolicie tankować? Ja zdecydowanie wolę tutaj, chociaż przy tym samochodzie trzeba będzie też czasami zatankować do tego żółtego. Jak wam się podobał filmik? Jeżeli ok, to kciuk w górę. Kciuk w górę, w dół też jakoś przeboleje, ale jeżeli naprawdę wam się podobało, to zachęcam do subskrypcji naszego kanału, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych, oszczędnych, ekologicznych i ekonomicznych źródeł zasilania samochodów, w szczególności jeżeli chodzi o autogaz. Tymczasem na gazie. Hej!